Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jest to już drugi odcinek z nowości i zmian na serwerze Skyblock High Economy, które będą miały miejsce właśnie na czwartej edycji. Na tej edycji, jak mówiłam też uprzednio, pamiętajcie, jest to nowa edycja, czyli totalnie wszystko może się zmienić o po prostu 180 stopni, więc jeżeli coś uważacie, że powinno być inaczej zrobione, to też czekamy po prostu na komentarze, ale na początku obejrzyjcie do końca, wysłuchajcie tego kolejnej dawki właśnie tych zmian. Myślę, że przede wszystkim osoby, które długo grały, zauważą, że właśnie skupiamy się na naprawie i, że tak powiem, zrehabilitowaniu się za rzeczy, które niekoniecznie były ok na poprzedniej edycji, czyli to jest naszym głównym celem, żeby dopracować wszystko jak najlepiej. No i dobra, przechodzimy do pierwszej bardzo istotnej rzeczy, jest to, że usunięte zostały wcześniejsze generatory, ponieważ one totalnie się nie sprawdzały. Ok, już wam pokazuję, w jaki sposób to będzie działać teraz. Wcześniej te generatory, no tak jak mówiłam, troszeczkę średnio to wszystko działało, więc teraz będzie to działać na takiej zasadzie, że możemy sobie stworzyć w sumie jakie chcemy generatory, ale wy będziecie mieć do dyspozycji generator kobla w różnych, że tak powiem, prędkościach, czyli na przykład jako gracz będziecie mogli skraftować zwykły slow generator, który wygląda w ten sposób, że nie respi się żaden blok pod spodem, dzięki temu też te dokopania miejsca będziecie mogli sobie fajnie poustawiać. Myślę, że jest to jak najbardziej na plus. Oprócz tego, słuchajcie, będziecie mieć na przykład do uzyskania generatory tutaj drewna, tylko że to najprawdopodobniej będzie na przykład za monety czasu, a system monet czasu zobaczycie najprawdopodobniej w następnym odcinku, ale to jest jeszcze do przemyślenia, po beta, na konferencji i tak dalej, zobaczymy jak to dokładnie zrobimy, ale właśnie generatory będą już takie zwykłe w trzech prędkościach, także myślę, że to jest o wiele lepsze niż to, co było uprzednio. Kolejne rzeczy to jest to, że została usunięta komenda sell all, jakże też mogliście się spodziewać, że tak to będzie zrobione, no i teraz dzięki temu też sylwandy będą mieć o wiele większą wartość niż miał to poprzednio, ponieważ ta komenda, no można powiedzieć, że zepsuła całą edycję, bo przez tą komendę spowodowało to, że polegało tylko i wyłącznie na wczeniu i zabijaniu mobów na tiny taskach i ustawieniu automatycznie komendy sell all. Teraz już nie będzie to tak działać i będzie to o wiele bardziej na plus. Ponadto nie będzie żadnego netheru, nie będzie żadnego zwykłego netheru, tylko słuchajcie, na wyspach będziecie mogli odblokować sobie taki normalny nether wyspowy. Już wam pokazuję, w jaki sposób to będzie gamę mody 1. Już wam pokazuję, jak to będzie dokładniej wyglądać, tylko sobie zrobię na szybko portal do netherów. W przyszłości będzie też najprawdopodobniej będzie też na takiej samej zasadzie end, już wam to pokazuję. Nether będzie właśnie tylko taki na wyspach, ale żeby taki nether odblokować, żeby odblokować taki portal do netheru, będziecie musieli zapłacić pieniążki. Teraz defaultowo jest ustawione tylko 10 tysięcy dolarów, ale myślę, że to będzie w milionach, żeby jakaś wyspa mogła sobie taki nether odblokować. Ja sobie użyję is unlock nether i teraz w tym momencie odblokowany został nether i przenoszenie jesteś na kolejną wyspę. Ja sobie wpiszę gamę mody 1 i słuchajcie, najważniejszy fakt to jest to, że taki rozmiar, jaki macie tamtej wyspy pierwszej, zupgrade'owany, to ta wyspa też się taka robi, a ponadto level, który wbijacie tutaj na tej wyspie, możecie sobie jakieś osobne farmy robić, nie wiem, co tam chcecie. Jeżeli tutaj na przykład wbijacie level, dajmy na to sobie ileś tam diamentów, to to doliczane jest ogólnie do waszej wyspy. Jak widzicie, poziom wyspy wzrósł i poziom liczy się, tak jakby blok liczył się z tej wyspy i jak pójdziecie na ukośnik is z tej waszej głównej wyspy, również ten poziom jest zliczany po prostu razem, to się po prostu sumuje. Myślę, że to rozwiązanie z netherem jest o wiele lepsze niż poprzednio, bo taki nether na Skyblocku High Economy totalnie nie ma sensu. Jeżeli chodzi o rangi mini youtuber i tak dalej, słuchajcie, troszeczkę próg został obniżony i mini youtuber będzie od 100 subskrybentów. Ponadto został dodany taki kit dla mini youtuberów plus, który może sobie odebrać, każda osoba, która dostanie taką rangę, może sobie odebrać vouchery dokładnie 2, VIP-a na 3 dni i latanie na 7 dni i możecie albo sami sobie użyć, albo dać komuś znajomemu z wyspy, bo będziecie mieć, oczywiście mini youtuberzy na przykład mają ponadto tam rangę VIP tak jakby w sobie, więc możecie to albo użyć na konkurs, albo na przykład na dać komuś, albo to sprzedać i sobie po prostu zarobić, wiecie o co chodzi. No, możecie na przykład wystawić na aukcję i tak dalej, myślę, że to też jest spoko. Został poprawiony też komunikat, uwaga, czyli to jest komunikat, w sensie to jest komenda, przepraszam, którą może używać sobie sponsor, więc żeby była taka bardziej widoczna, wcześniej to było totalnie niewidoczne i na takiej uwadze właśnie sponsorzy mogą sobie pisać, ogłaszać jakieś swoje sklepy i tak dalej. Zostało naprawione dość dużo rzeczy, przede wszystkim kwestie wyrzucania, na przykład wcześniej był problem z wchodzeniem na wyższe wersje i wywalało z powodem disconnected spam, jeżeli ktoś nie grał na 1.8, tylko na wyższe
na wyższych wersjach dość często był ten problem, właśnie się pojawiał. Teraz już zostało to naprawione i normalnie na wszystkich wersjach możecie sobie wbijać, za nic was nie będzie tutaj bez powodu wyrzucać. Została jeszcze dodana komenda topki export. Jest to dokładnie dla administracji, ale muszę wam wytłumaczyć graczom, jak to działa, żeby nie było tak, że tylko i wyłącznie ja mogę pomóc w pewnych kwestiach, moderatorzy i rangi wyżej też będą mogły to robić. Polega to dokładnie na tym, że jeżeli na przykład zmieniacie nick na premce, bądź zmieniacie z non-premium na premium i chcecie przenieść wszystkie topki, można zrobić to jedną komendą po prostu w sekundę, więc będzie to mega, mega duże ułatwienie. Teoretycznie zostały one przepisane w taki sposób, że powinno wam się to przenosić, ale jeżeli by się pojawiło, że na przykład coś w bazie się, bo nieraz różnie to jest, jeżeli coś z bazy na przykład się nie przeniesie i tak dalej, no to jedną komendą każdy praktycznie z administracji będzie mógł wam pomóc i od razu to przenieść. Jeżeli chodzi o spawnery, to też jest, to było mega uciążliwe i totalnie po prostu nam, że tak powiem, czasu dużo zawracało. Teraz zostało to zrobione automatycznie i teraz w momencie, kiedy na przykład jakiś spawner, to znaczy one zostały naprawione i taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca, ale jeżeli macie jakiś spawner zakupiony, ja sobie wezmę taki spawner, na przykład spawner świń, wymagany poziom 5, poczekajcie chwilę, wbijemy sobie szybko poziom 5 wyspy, gamę modę 1, wbijemy sobie szybko 5 level wyspy. Dobra, mamy 7, postawmy sobie taką świnkę, ok? I teraz słuchajcie, jeżeli na przykład ten spawner, dajmy na to, zostanie tak jakby set 0, nie? Zostanie on widzicie, jak widzieliście przed chwilą, w momencie, kiedy on niby zniknie, czekajcie jeszcze raz, sobie go setuje na 0, to po kilku dosłownie, po kilku minutach, co tyle, co się zapisują spawnery, nie wiem dokładnie ile to jest, ten spawner automatycznie wam się zregeneruje. Ja teraz w konsoli widzę właśnie coś takiego, jak, że spawner nie ma bloku, rozpoczynam naprawę i już nie będzie problemu z tym, że nie wiem, spawnery jakieś są niewidzialne i tak dalej. No i kolejna rzecz jest taka, że zostało tutaj, czyli jak widzicie, dużo rzeczy zostało poprawionych i naprawionych, takie, które no, kurczę, psuły troszeczkę, psuły po prostu rozgrywkę, można powiedzieć, i też nam roboty dużo przyswajały. Teraz będzie już to wszystko ładniej, piękniej chodzić. Zostało dodane do ukośnik e-craft, tutaj wam jeszcze pokażę od razu. Zostało dodany nowy alfabet, możecie sobie tutaj z niego korzystać, dokładnie w sumie 3 nowe alfabety, więc też fajne do wyglądu wysp i tak dalej to będzie. Ponadto, jeżeli sobie tutaj zobaczycie jeszcze w dekoracje, zostało tutaj dodanych kilka główek dekoracyjnych, zostanie dodanych jeszcze więcej, no i tu macie też te poprzednie główki, zostało ich dodanych naprawdę z kilkadziesiąt razem z tym alfabetem licząc. Dobra, i ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest to, że będzie zmieniony totalnie blok, jakim był Bestcoin, ponieważ wcześniej to był Slime Ball, przez co pod ukośnik tutaj, nie tutaj, przepraszam, pod ukośnik Shop, w dropie nie mogło być Slime Balla, ponieważ one wszystkie razem się sprzedawały. Teraz normalnie na slime'ach będziecie mogli zarabiać i po prostu ten przedmiot, który będzie pod ukośnik drop jako bestcoin, nie będzie do sprzedaży właśnie w ukośnik shop, więc możliwe, że zostanie to po prostu glina, zobaczymy. To akurat czym to jest nieistotne, ale bardziej chodziło o to, żeby tak jakby, no, w trakcie edycji tego zmieniać, nie byliśmy w stanie i nie mogliśmy tego zmienić, ale właśnie teraz chcemy to od początku, żeby normalnie z każdego moba, którego spawner możecie zakupić, żeby po prostu można było zarobić. Dziękuję wam za uwagę, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, czekajcie na kolejny, myślę, że będzie ciekawy, ponieważ będzie raczej o monetach czasu, także, no, no co, do zobaczenia już najprawdopodobniej jutro, siema!